Adrian Wykrota, Mariusz Forecki. Łączymy się ze studiem Pix House w Poznaniu, z pracownią, jak rozumiem, jeśli dobrze rozumiem, to bezpośrednio z waszą pracownią, z waszą galerią, z miejscem, które stworzyliście, z miejscem, które chyba zaprząta wam bardzo dużo teraz życia, jeśli dobrze rozumiem. Tak, siedzimy teraz w pięknym studio 4K Full HD. Najpiękniejszym studio. Co tam jeszcze? Najpiękniejszym. Najpiękniejszym, tak, tak. Mamy ładnego kwiatka, takiego jak ty. Znaczy nie, oni mają takiego jak my. A, tak. Nie, tego nie. Naszego oni mają. W każdym bądź razie tak, jesteśmy tutaj i rozmawiamy z tobą o zdjęciach. I jak już wcześniej wspomnieliśmy, to ostatnio najważniejsze w zdjęciach jest dobry dźwięk przy rozmowie. Tak, zdecydowanie tak. Ja tutaj dodam dla Państwa, którzy nas słuchają, że nagrywamy tę rozmowę 24 września chyba, tak? Nie będziemy tu, nie będziemy tutaj udawali, że jesteśmy na żywo, znaczy my ją nagrywamy bardzo na żywo, chyba czujemy się żywo w jakiś sposób, ale no mamy te specyficzne czasy, w których spotkań takich rzeczywiście na żywo odbywa się nieprzesadnie dużo, tak? To znaczy to, co się da, jest przeniesione do sieci i także ta nasza rozmowa w dużej mierze odbywa się właśnie z tego powodu. I najpierw moje takie pytanie bardzo ogólne do was, ale powiedzcie mi, no właśnie, jak wy się w tym odnajdujecie? To znaczy pytam trochę nawet zarówno o was bezpośrednio, o was jako osoby, ale pytam też o was jako galerię, tak? To znaczy, no, są trudne czasy chyba dla galerii, są trudne czasy chyba dla spotykania się na żywo. Jak sobie radzicie w Poznaniu? To znaczy, wiesz co, no, my mamy taki specyficzny lokal, bo jakby Pix House powstało w miejscu, gdzie była dawna wypożyczalnia kaset erotycznych o wdzięcznej nazwie Erotika. I ten lokal, on jest, wiesz, na tyle specyficzny, że po pierwsze ma taki dość ciasny układ. Ten metraż nie jest też zbyt wielki, a po drugie też jakby jakieś tam sprawy związane z wentylacją, innymi rzeczami. No i ze względu na to przenieśliśmy bardzo wiele swoich działań do sieci online. Po to właśnie, żeby być w kontakcie z naszą publicznością i po to, żeby też wspomagać fotografki, fotografów, twórców po prostu przez różne działania, między innymi przez konkurs Talent Roku organizowany już po raz kolejny i właśnie takie wsparcie finansowe, też merytoryczne, edukacyjne dla twórców poprzez ten konkurs, ale też organizujemy warsztaty takie, które co roku robimy, czyli Mój Fyrtel, warsztaty dokumentu, takie długoterminowe, też musieliśmy je organizować online. No i wiele spotkań takich też z, po prostu z twórcami też realizujemy online. No i tak ta nasza rzeczywistość wygląda. Teraz rozpoczyna się też taki bardzo nietypowy festiwal X-Print, festiwal książki fotograficznej, gdzie tak naprawdę no, będzie jedna wystawa taka duża, plenerowa, z różnymi tam innymi fajnymi atrakcjami, plus do tego właśnie rozmowy z twórcami, jakieś tam akcje około festiwalowe, promujące i popularyzujące książkę fotograficzną. No natomiast no, nie mogliśmy w tym roku zorganizować jakby tak stacjonarnie tych działań. Znaczy, powiem tak, no, pewnie byśmy mogli na siłę i próbowali, moglibyśmy próbować robić wystawy w naszej przestrzeni, ale wychodzimy z takiego założenia, że jeżeli mamy robić wystawę i przeznaczać na to jakieś środki, które jakby ciężko zdobywamy, no to i wpuścić na tą wystawę 5 osób, nie zrobić wernisażu i tak dalej, i później jakieś pojedyncze osoby, to wolimy te środki przeznaczyć na realne działania i chociażby poszerzyć pulę konkursu Talent Roku, przeznaczyć więcej pieniędzy dla twórców, zaangażować ich do różnych działań i przez to po prostu
taka decyzja zapadła. No, wydajemy też książki. Tych książek w tym roku podczas właśnie tego nietypowego festiwalu X-Print, premiery tych książek też będą istotne. No, mieliśmy odkładaną bardzo długo wyczekiwaną premierę książki Życie alternatywne Moniki Piotrowskiej. Książka Grzesia Dębińskiego, na którą trwa teraz zbiórka, serdecznie zachęcamy, bardzo unikatowa książka. Później książka Mariusza Stachowiaka, która za chwilę też będzie miała swoją premierę naszego wydawnictwa. No i zin Marty Bogdańskiej, zwyciężczyni konkursu Talent Roku w kategorii Zincall. Oraz zin powarsztatowy, także tych publikacji mimo wszystko nie mamy takiego kontaktu żywego z naszą publicznością, ale nasza publiczność może mieć kontakt poprzez nasze działania, czy online, czy poprzez książki. No i tak sobie działamy. Mariusz zatwierdził wypowiedź, to tak. Ja potwierdzam, tak, to wszystko jest prawda. Dodam tylko, że szczególnie dla dokumentalistów, dla fotografów, którzy fotografują życie codzienne czy człowieka w sytuacjach, to jest szczególnie trudny okres, bo po prostu niewiele jest tych momentów, jest o wiele mniej niż kiedyś sytuacji, mniej sytuacji się wydarza, jest trudniej gdzieś dostać się, jest jakby mniej historii do sfotografowania. My się skupiamy na człowieku, na tym, co go spotyka każdego dnia, no i wyraźnie to odczuwamy, ten problem. W moim przypadku zaowocowało to tym, że zacząłem sięgać do szuflady i jak dziś wpisałem na Facebooku, właśnie się zdziwiłem, bo znalazłem negatywy sprzed 30 lat, które okazały się, że są moimi negatywami nieodkrytymi jeszcze. Więc może nie tyle cieszę się ze skanowania, bo to nie należy do przyjemności, ale cieszę się, że będę mógł po prostu to zobaczyć i wykorzystuję ten czas też do takiego przejrzenia, do jakby cofnięcia się troszeczkę do tych historii, które robiłem, do zdigitalizowania. I tak to wygląda. Ja myślę, że Mariusz jest bardzo skromny w tym, co mówi, bo tak naprawdę od początku tej pandemii Mariusz, co można podejrzeć też na naszym YouTubie, skonstruował już 74. wersję, piątą skanera do negatywów. Nie tylko małoobrazkowych, średnioformatowych także i szklanych i jakich tam kto chce. No i tak od marca skanuję, a to właśnie zdjęcia Mariusza Stachowiaka, a to swoje zdjęcia, a to nasze archiwum społeczne, które też prowadzimy. I, no i jakby tak skromnie mówię o tej szufladzie, a myślę, że tam się wysyca. Szafa się okazała. Szafeczka. No właśnie, ja, tu jest kilka tematów, od razu się uruchamia do dyskusji, ale ja nie ukrywam, że przygotowałem sobie tu na karteczce takiej, wprawdzie nie wydrukowałem twojego posta z Facebooka, ale przepisałem go sobie, czy też przekleiłem, i ten, gdzie piszesz właśnie o tym, że trafiasz na archiwalne ponad 30-letnie negatywy, okazuje się, że to twoje. I to tak brzmi, tak jak teraz też mówisz, no tak brzmi, no znalezione jakieś negatywy, ale patrzysz na to zdjęcie, które wrzuciłeś tam po prostu, tak? A tam jest Armenia, Afganistan, Wilno, mur Berlin Zachodni, tak? Jeśli można się tutaj doczytać. I to jest też takie pytanie, które gdzieś miałem dużo później zadać, ale no okej, niech ono też wybrzmi teraz tutaj na początku. To znaczy, no właśnie, no to ile trzeba mieć zdjęć, ile trzeba mieć tych szaf właśnie, tak? I ten, żeby znajdywać zdjęcia właśnie sprzed 30 lat z Armenii, z Afganistanu. Jak to jest? To znaczy, wydaje mi się, że trochę... Nie tylko i wyłącznie z powodu pandemii, bo ona chyba nam trochę daje czas na to, żeby pewne rzeczy gdzieś przeglądać, tak? Ale wydaje mi się, że ten taki zwrot cyfrowy, digitalizacyjny, on chyba, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale daje szansę na właśnie ponowne przepracowywanie pewnych tematów. Czy to u was też rzeczywiście tak jest, że się wraca, szuka i znajduje, nie wiem, mniej lub bardziej przypadkowo? Skąd te wszystkie zdjęcia w ogóle? Znaczy, no to prawda, sam się dziwię, że aż tyle fotografowałem, jeździłem w różne dziwne, egzotyczne miejsca.
Okazuje się, że negatyw po wywołaniu i pocięciu go na kawałki, na klatki, na odcinki po 6 klatek jest malutki. Można bardzo łatwo go schować, zwinąć, gdzieś schować do kartonu. No i trochę zapomina się o tym. Lub, znaczy ja tak miałem, że pamiętałem o negatywach niektórych kadrach, które gdzieś tam sobie powyciągałem i zdigitalizowałem, ale okazuje się po czasie, że ich jest o wiele więcej, że jak sięgam jakby do staroci, okazuje się, że wydaje mi się, że są też ciekawe, że to nie jest tak, że wyjmuję to, co jest interesujące, co mnie poruszy, co uznam za istotne tu i teraz, ale też po czasie okazuje się, że przeglądam je i trafiam na, wydaje mi się, na takie perełeczki, powiedzmy. No i próbuję to poskładać. To jest też ten czas, gdzie fotografować jest trudno, trudniej niż wcześniej. No i to też pozwala na zatrzymanie się, na takie spojrzenie za siebie, na wyjęcie tego wszystkiego i zastanowienie się, czy da ułożyć się to w historię, w opowieść jakąś, czy się da złożyć z tego wystawę czy książkę i o czym będzie też, bo to jest istotne. Wydaje mi się, że w starej fotografii archiwalnej mojej jest, nieskromnie powiem, potencjał i próbuję go wydobyć. Cóż, to taki moment, który zasadniczo można chyba tylko i wyłącznie potwierdzić, kiwnąć głową, tak? Bo to fascynujące i też właśnie bardzo przyjemnie z boku się też ogląda. I to mi się wydaje też, pozwolę sobie na taką refleksję, że nie wiem, no ja nie robiłem zdjęć w latach 80. czy 90., tak? W związku z tym tu akurat pewnego doświadczenia jakiegoś nie mam, ale zaczynając robić zdjęcia gdzieś w okolicach 2000 roku, bo to tak mniej więcej było, to jednak tych przynajmniej kilka pierwszych lat nie było czegoś takiego, że można było na przykład reportować tak bardzo dla ludzi ten proces tworzenia, tak? To znaczy nawet zaglądania do szafy, tak? Czy wrzucania jakiejś takiej informacji, coś się robi, tak? No, mamy Facebooki, mamy Instagramy, mamy te kanały dostępu, a kiedyś tych kanałów w jakiś sposób nie było, tak? I to jest chyba też takie nowum, że ta praca artysty czy twórcy szeroko rozumianego gdzieś może być chyba podglądana trochę łatwiej, jeśli ktoś tylko wyłącznie się na to zdecyduje, tak? Znaczy, jeśli gdzieś to chyba pokaże. I tu, domykając refleksję, nie ukrywam, bardzo mi się podoba zaglądanie do Was właśnie na Facebooka, podglądanie Waszych projektów, chociażby właśnie dlatego, niezależnie od samych projektów, ale także dlatego, że tych takich informacji przy okazji jest dosyć dużo, w związku z tym można znaleźć coś dla siebie. Dobra, poruszyliście taki temat i to pojawiło się bardzo mocno. To ta kwestia, trudno się teraz fotografuje. Ja się z tym zgodzę, jak najbardziej, tak? Ale chciałbym, żebyśmy ten temat jakoś trochę pociągnęli i tutaj chciałbym Adriana trochę pociągnąć za język, no bo ty, Adrianie, realizowałeś ten projekt, swój, Interferencje, który jest pokazywany w Katowicach, jest pokazywany zarówno w wersji offline, jak i w jakiś sposób online, jest też naszym tym takim tutaj dużym pretekstem do spotkania. No, realizowałeś go już w trakcie pandemii, tak? Czy możesz coś opowiedzieć, znaczy o tym projekcie? Najpierw tak ogólnie, a może potem pogadamy o jakichś szczegółowych kwestiach tutaj. To znaczy, wiesz co, ja w ogóle tych zdjęć, czy jakby tych materiałów wizualnych, które powstały w tym okresie i powstają zresztą też nadal, chyba bym nie do końca nazywał projektem. To znaczy, wydaje mi się, że to jest w pewnym sensie taka obserwacja rzeczywistości. I taka próba rejestracji, trochę próba odnalezienia się w tej rzeczywistości, próba też dostrzeżenia rzeczy, które gdzieś tam umykają czy umykały wcześniej. I dlatego właśnie pomieszałem bardzo mocno zarówno zdjęcia, jak i takie materiały ruchome, czyli nie nazywałbym tego też chyba filmami, ale po prostu takie ruchome obrazki. Ze względu na to trochę, co Mariusz powiedział, czyli
W pewnym momencie zalała nas fala takich zdjęć pustych ulic i tak dalej, i tak dalej. I to w dużej mierze zdominowało jakieś tam media społecznościowe, Instagramy, Facebooki i tam inne rzeczy. A ja chciałem trochę w inny sposób o tym opowiedzieć. Po pierwsze, dlatego powstały też zdjęcia z tej perspektywy drona. Nie dlatego, że ładnie to wyglądało, ale bardziej dlatego, że to budzi pewnego rodzaju skojarzenia z taką też obserwacją, mimo że ten lot ptaka wydaje się jakby taką wolnością, to jakby te widoki, które było widać z góry, no to wolnością trudno nazwać. A przez to, że też jakby nie umiem fotografować ulic z dołu, pustych, bo kompletnie mnie to nie interesuje, a chciałem zatrzymać trochę atmosferę tamtych dni, no to powstały też krótkie wideo. Powstało okno, czyli taki 24-godzinny zapis widoku z okna. Też taka przenośnia trochę. Powstała zakrzywiona rzeczywistość, czyli taki zapis w trybie slow motion, czyli w takim zwolnionym tempie tego, jak wyglądało miasto. To był akurat Poznań, ale jakby tak uniwersalnie pewnie podobnie każde większe miasto wyglądało w tym czasie. No i też powstawały takie osobiste zdjęcia, które zostały też zamienione w taką formę, mimo że zostały wydrukowane, to zostały zamienione w taką cyfrową formę pokazania tych zdjęć. No i to wszystko składa się w taką całość. Ja te zdjęcia i te obserwacje sobie gdzieś tam pomalutku kompletuję dalej, dlatego nie nazywam to zupełnie projektem, tylko obserwacjami jakimiś. Bo też z Mariuszem byliśmy i też trochę zdjęć powstało z przystanku Woodstock, który w tym roku się nie odbył oficjalnie, a jednak ktoś tam przyjechał. Powstał taki film, połączenie zdjęć i filmu z jakby takich koronawirusowych, trochę dziwnych, a trochę wyczekiwanych wakacji i to takie personalne bardziej tematy i to się już taką pewną całość pomalutku zbiera. Będą powstawać kolejne zdjęcia. Wszystko trochę od tyłu, trochę jakby z innej strony, trochę z jakimś takim pomysłem, trochę z kombinacją. Właśnie dlatego, że jest trudno sfotografować teraz, nie wiem, ludzi, jakieś tematy, czy nawet ten temat przez pryzmat ludzki, taki typowo dokumentalny, moim zdaniem, powstają zdjęcia, które są jakby ważne dokumentacyjnie, ale na ten moment mnie nie porywają jakby formalnie i tym, że one się już zaczęły powtarzać, bo tak jak nie było zdjęć ze szpitali, to tak zaczęły się pojawiać zdjęcia ze szpitali, które są cholernie trudne do wykonania i podziwiam ludzi, którzy tam weszli i to sfotografowali, ale z drugiej strony na przykład dużo bardziej działały i wielokrotnie o tym z Mariuszem też rozmawialiśmy, że działały dużo bardziej selfie lekarzy, którzy na tej pierwszej linii frontu po prostu działali, a później fotografowali się po tych dyżurach długich, robili proste, kiepskie, techniczne zdjęcia, selfie po prostu z odciskami na twarzy, po strojach, po maskach, po okularach. I to dużo bardziej działało na przykład. Także okazuje się, że pewne rzeczy jakby w tym okresie pandemicznym trochę inaczej przynajmniej na mnie działały. A powiedz mi, bo tu powiedziałeś, że to zbiera się w jakąś taką całość. Czy zakładasz, że to właśnie, no właśnie jakąś całość utworzy, czy jednak będą to takie no, porozrywane powiedzmy, czy też pojedyncze wypowiedzi w ramach tego tematu? Wiesz co, jakby wychodzę z takiego założenia, że nie zakładam sobie, nie planuję, że ma powstać tyle i tyle zestawów, to będą takie i takie zestawy, ale coś, co mnie w danym momencie jakby zainteresuje, na co mam też czas, żeby to zrobić i pójdę tym tropem, to pracuję sobie nad tym i chciałbym, żeby to po jakimś czasie, po tym jak będzie to wyglądać, ale też
Mi się wydaje, że prawdziwe fotografowanie zacznie się tak naprawdę po tym, jak ta pandemia albo się będzie bardzo mocno przeciągać i już nikt nie będzie o niej myślał, że ona jest, albo się zakończy w końcu i wszystkie konsekwencje tej pandemii wyjdą na jaw. To wtedy będzie pole do popisu dla każdego dokumentalisty, żeby dotrzeć do ludzi, żeby jakby sfotografować to w taki sposób dokumentalny, opowiadać historię o tym, jak wygląda teraz życie. To na pewno będzie ultra ciekawe i dlatego jakby nie zakładam sobie takich ani ramek czasowych, ani ramek ilościowych, ani nie narzucam sobie jakichś tematów, tak jak, nie wiem, z tym Woodstockiem. No kompletny, jakby to był taki spontan. Chwila w głowie urodziła się myśl, że może warto tam się przejechać i zrobić kilka zdjęć. No i to jest pewnego rodzaju dokumentacja, po prostu, która jest kolejną cegiełką do takiej wypowiedzi. No może uda się kiedyś z tego zrobić taką obszerną, dużą wystawę chociażby na przykład. No i to tak to sobie funkcjonuje. A propos tego Woodstocku, jeśli możesz mi tutaj dopowiedzieć, możesz nam dopowiedzieć, bo no, wszyscy kojarzymy obrazy właśnie pól, na których setki tysięcy osób gdzieś tam się gromadzą. Ci no, bardzo dużo naszych słuchaczy, widzów i w ogóle bardzo dużo osób to po prostu zna, chociażby dlatego, że mnóstwo ludzi tam jeździło, tak? W związku z tym mnie osobiście, znaczy ja byłem parę razy na Woodstocku, nie wiem, 4-5 dni przed rozpoczęciem, tak? Znaczy tak to pole namiotowe wygląda wtedy zupełnie inaczej, tak? Ale no właśnie jakie masz wrażenia z tego właśnie, z tych takich no, przecież skrajne wspomnienie tłumu, zabawy, po prostu błota, głośności i mnóstwa bodźców, które gdzieś tam docierają, tak? No a co? Pusto, spokojnie, cicho? Tak. No, było tam parę osób, które przyjechały sobie tak po prostu, bo pewnie bez Woodstocku też nie mogą żyć, bo to jest ich jakaś taka pasja od wielu lat i jakby pretekst do tego, żeby spotkać się z ludźmi i pobyć w fajnym towarzystwie. I trochę takich osób po prostu przyjechało sobie po prostu na to pole. Tam była jakaś taka organizowana też impreza dokładnie w tym czasie, kiedy miał być przystanek, taka nieoficjalna. Tam też było parę osób z namiotami, jakaś tam mini scena taka, ale to było takie dość dziwne i jakby pod tym względem takie zupełnie chyba oderwane trochę od Woodstocku. No i te pustki jakby wszędzie, ludzie zatrzymujący się, robiąc sobie zdjęcia, żeby zapamiętać też jakby zachować to nietypowe zjawisko. No i ta droga, która przecina pole Woodstockowe, która jest wyłączona z ruchu, kiedy jest przystanek, a tam po prostu ona normalnie funkcjonowała, normalnie jeździły samochody przez tak naprawdę tam chyba przez to miejsce, gdzie niedaleko jest ta duża scena, a zaraz to duże pole namiotowe. No i tak wszystko wyglądało normalnie. To było takie dziwne doświadczenie na pewno. A z drugiej strony pojedyncze osoby bardzo sympatyczne spotkane, które jakby też to też było ciekawe, te osoby spotkać. Ja teraz tak trochę przeskoczę, ale tylko na pozór, bo w pewien sposób właśnie o te, dalej w pewien sposób o te kwestie trudności w fotografowaniu. Mariuszu, twój mechanizm, ta książka, z powodu której też tutaj się zbieramy. O, mamy dwie teraz tu, dobrze. A Mamy mamy tę samą książkę, okładkę, czy nie? a ja twoją. Tak, ale chyba mamy tę samą okładkę, nie? Bo są dwie wersje okładki, tak? Tak, ach, no, czyli rzeczywiście mamy tę samą książkę, cóż. Ona ma podtytuł, znaczy podtytuł czy tytuł zasadniczo właśnie to też można byłoby trochę pytać, no ale mechanizm jest powiedzmy od razu tu widoczny, ale tu mamy też Polska 1988-2019, tak? No tego 2020 roku w oczywisty sposób nie ma, ale ja tak chciałbym, żebyśmy chwilę o tej książce porozmawiali, natomiast zanim o tej książce porozmawiamy, to powiedz mi taką jedną sprawę, czy jakbyś robił teraz, nie wiem, wydłużał ten mechanizm, tak? Albo czy umieściłbyś jakieś zdjęcia po prostu właśnie, które zrobiłeś z pandemii, no właśnie w mechanizmie tutaj, tak? Znaczy w takim właśnie tutaj, tym opisie tych
30 lat, 31 lat, tak, które tutaj się znalazły. Czy jednak nie? Czy to jest na tyle, czy ten czas różnił się czymś od tych, no przecież jednak dziwnych też czasów, które po drodze się zdarzały, tak? Dziwnych sytuacji, które gdzieś były, tak? Bo masz mnóstwo rzeczy, znaczy takich obrazów, które ktoś może kojarzyć w jakiś sposób, nie wiem, trochę z filmów, trochę z opowieści być może, tak? A trochę ci najmłodsi już chyba po prostu będą otwierali czasami oczy ze zdziwienia, szczególnie jeżeli chodzi o te niektóre lata 90., tak? To są tam dziwne sytuacje. Czy pandemia by się znalazła w mechanizmie, czy nie? Myślę, żeby się nie znalazła, ponieważ nie fotografowałem zbyt intensywnie tego czasu. Parę materiałów chciałem zrobić, ale nie udało się po prostu dotrzeć do ludzi, do sytuacji. Stwierdziłem, że nie będę się zajmował tym tak poważnie. Troszeczkę tak dokumentowałem, interesowały mnie momenty, gdzie zobaczę, że rzeczywiście się pojawia problem jakiś, na przykład na granicy Polski z Niemcami, która była zamknięta, zgromadziły się grupy Polaków, którzy pracowali w Niemczech, ale nie mogli iść do pracy, a po niemieckiej stronie zgromadzili się ludzie, którzy nie Niemcy, którzy chcieli, żeby oni przyszli po prostu i pracowali w szpitalach, gdzieś w sklepach. To niestety było niemożliwe. Tych sytuacji było niewiele stosunkowo. Wymagały też dość sporej mobilności. No i tu troszeczkę nie zająłem się tak intensywnie, jakbym chciał, więc z pandemii w książce nic by się pewnie nie znalazło, bo też nie chodziło mi o jakby dokumentowanie wydarzeń tu, raczej o złożenie tego wszystkiego, co robiłem do zeszłego roku, do 2019, w opowieść, która pokazywałaby, jak po prostu działa to wszystko. I pandemia jest jakby niekoniecznie tu potrzebna. Więc już na pewno by nie zmieściła się, bo też nie o to chodzi mi po prostu trochę w tym. Chodzi o coś innego. No dobra, a to widzisz, od razu podpytuję dalej. Nie ukrywając, że bardzo mi się w ogóle Twoja odpowiedź tutaj podoba, a propos tego, no właśnie, bo trzeba umieć też czasami, być może jedną z najtrudniejszych rzeczy w fotografii, kiedy się pracuje nad jakimś tematem, jest umiejętność rezygnacji też z czegoś, tak? Znaczy, fotografia zawsze bardzo dużo mówi. Ja zawsze mam takie wrażenie, że umiejętność rezygnacji trochę ze świata jest czasem trudniejsza niż samo zrobienie zdjęcia, tak? Albo tych informacji czasem jest za dużo, dlatego nie ukrywam, bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś przed chwilą, ale chcę dopytać o mechanizm, bo mamy mechanizm i widzisz, biorę książkę do ręki i od razu na samym początku jest taka przestroga, jest taka informacja, która ma trochę odrzucić, która ma trochę w pewien sposób, ona oczywiście od razu ciekawi, bo od razu tym bardziej chce się zajrzeć do środka, tak? Ale co możemy przeczytać? No, szanowny czytelniku, treści zawarte w tej książce mogą spowodować dyskomfort poznawczy, zniszczyć dobre samopoczucie i zrobić wiele spustoszenia w twoim umyśle. Powiedz mi, czy ty chcesz wywołać dyskomfort, czy on się po prostu wywołuje, bo świat tak wygląda, jest w taki sposób ukształtowany. Znaczy, to jest twój dyskomfort, który ty wywołujesz, czy to jest dyskomfort, który się weźmie z tematu, ze świata, z tego? To jest twoje takie uderzenie w kogoś, oczywiście w cudzysłowie, czy tematów zdjęć, które zrobiłeś? To ja zacznę może od wyjaśnienia, skąd się w ogóle ostrzeżenie tu wzięło w książce, bo to nie jest oczywiste. Tu mi chodziło o jakby umiejscowienie tej książki w czasie, ponieważ jak wiemy, ostrzega się nas przed wszystkim i wszędzie. Papierosy są szkodliwe, kawa jest gorąca i tak dalej. Pomyślałem sobie, że dobrze jest też, żeby nikt mi nie zarzucił na przykład, że poczuł się źle, że samopoczucie miał świetne, a po obejrzeniu okazało się, że jednak ma gorsze. Pomyślałem sobie, że ostrzegę go po prostu, żeby było wszystko jasne. No i stąd to się wzięło po prostu.
A pytanie, druga część, byś To przypomniał? znaczy zasadniczo była Proszę. kwestia taka, to chyba już trochę też wybrzmiało, bo mnie ciekawiło, to znaczy tutaj, czy uznajesz, że inaczej, czy to ty chcesz wywołać ten dyskomfort, tak? Czy on po prostu może się pojawić z racji tego, co w zdjęciach się znajduje, tak? To znaczy, trochę była kwestia taka, czy wiesz, zadanie pytanie, czy chciałeś ludzi zszokować, ono brzmi tak strasznie banalnie, to pytanie, tak? Bo ono brzmi tutaj banalnie, ale w pewien sposób trochę chodzi mi o to, czy chciałeś wywołać zmianę tą książką, tak? To znaczy, czy chciałeś, żeby, wiesz, ktoś po prostu po zobaczeniu tego zaczął się zastanawiać nad tym wszystkim i nie wiem, być może coś się zmieniło, tak? Być może jakieś kwestie gdzieś nawet i w życiu konkretnej osoby, ale też po prostu społecznie jakoś się zmieniały. Oczywiście strasznie trudno jest zmienić coś tak bezpośrednio, tak? Ale może czasem chodzić o to, żeby świat się zmieniał, a czasami nie, tak? Czasami jest to jednak rejestracją rzeczywistości, co ludzie z tym zrobią, to zrobią, tak? Jak jest u ciebie z twoimi zdjęciami? W ogóle chyba o tak zapytam. Znaczy ja myślę, że fotografia wydaje mi się, że nie zmienia. Ona jedynie może powodować, że zastanowimy się nad czymś, nad problemem, nad zjawiskiem, no i spróbujemy z tym coś zrobić. Jeżeli to się nam uda zrobić fotografią, no to znaczy, że działa. Ostrzeżenie jest chociażby potrzebne do tego też, że uważam, nie lubię, gdy fotografie są zbyt ładne, zbyt gładkie. Lubię, gdy obraz jest trochę drapiący, nieprzyjemny, nieprzyjazny. I tak staram się też układać historię i fotografować, aby nie pozostawiać wrażenia przyjemności takiej, jak patrzyłbyś na jakieś widoki piękne na pejzaże, czy na sytuacje, które są zaświecone jakoś, są sfotografowane tak pięknie. Zależy mi raczej na efekcie drapania i dyskomfortów u oglądającego. I też myślę, że mam nadzieję, że to widać w książce, że ten dyskomfort on trochę pozostaje chyba. Więc jak zostaje, to udało mi się to spełnić. I to dla mnie jest istotne po prostu, aby książka, czy to co robię, te fotografie, które pokazuję, czy tematy, czy sposób fotografowania, wybijał z takiego dobrego samopoczucia. Też nie chodzi tu o pokazywanie prawdy jakiejś, bo jak wiemy, to nie miejsce na tę dyskusję, ale fotografia jest najdoskonalszym kłamcą, no bo widzimy to po prostu. I o to chodziło, aby wywołać uczucie troszkę zaskoczenia, zszokowania, konsternacji. A powiedz mi to w kontekście tego, czy... I jednym z takich artykułów, który o tobie się bardzo łatwo wyświetla, jak się wbije po prostu w Google o tobie informacje, tak, jest bardzo dużo, bardzo dużo jest takich informacji o tobie, ale jeden z tych artykułów to jest coś, co mi przypomniało, bo bodajże na culture.pl jest w jednym z tekstów o tobie, jest chyba przez Adama Mazura tam pisany, jest fragment tekstu z 2010 roku o tobie, gdzie jest cytat z ciebie i powiedz mi, czy ty się dalej podpisujesz pod tym. To mnie tak ciekawi, bo tak to 10 lat, w związku z tym można się zastanowić. Polska na moich fotografiach nie jawi się jako kraina wspaniałości i szczęścia. Nie jest też obszarem beznadziei i marazmu. Polska, jaką opisuję, mimo że pełna słabości i niedoskonałości, kipi od pasji, ciepła i specyficznego humoru. Czy to dalej tak jest, czy coś się zmieniło? Tak, to jest fragment z książki, z pierwszej książki I Love Poland. Rzeczywiście to troszeczkę tak jest nadal, bo ja te obrazy tych ludzi, które są na fotografiach na Hadzimie, bardzo lubię po prostu. Po części to są moi znajomi, przyjaciele, czasami też.
którzy się zgadzali na to wszystko i akceptowali to, więc tak, znaczy myślę, że problem z odbiorem fotografii jest bardziej chyba w odbiorcach. To im się wydaje, że oglądają coś dziwnego, coś w ogóle, co nie w porządku, czy nie mogło się wydarzyć. A rzeczywistość jest prostsza, po prostu jest inna i problem jest w oglądających, więc tak myślę, że tak to wygląda. Więc zgadzam się z tym stwierdzeniem, troszeczkę je rozszerzam na drapanie, na takie rzeczy, które powinny, czy ja to lubię, gdy człowiek troszkę jest taki, nie do końca czuje się tak fajnie po prostu. Tak, chcę, żeby troszkę to tam drapało. Tylko jeszcze wspomniałbym o tym, czego szukamy w internecie. W internecie są różne dziwne informacje i rzeczy, więc trzeba też to zawsze podzielić przez dwa, czasami przez dwa i pół nawet. Więc no tak, ale tu w tym przypadku w zasadzie się zgadzam. Adrian się wyrywa. Proszę. Czasem może się okazać, że ukazuje się wywiad albo jakiś cytat, a wcale z nikim nie rozmawialiśmy. Nie? Też tak no, może być. Tak, no bo to jest najprostsze do zrobienia. Ale naprawdę mieliście jakieś takie ten przypisane wam bezpośrednio? To, nie, to znaczy, nie możemy powiedzieć. Nie, 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 ach, nie, dobrze, nie. Okej, to już wystarczy chyba tak. Ale wiesz co, ja chciałem dodać o tym jeszcze ostrzeżeniu, bo ja to nie wiem, czy tak jest, może Mariusz się ze mną nie zgodzi. A już się nie zgadzam. To dobrze. To jest trochę też tak, znając chyba trochę Mariusza, że to jest też takie trochę puszczenie oka, bo wiesz, często się mówi o tym, albo może nawet jeszcze się nie mówi, ale chyba wszyscy to czują, że panuje taka bardzo mocna poprawność polityczna, która w fotografii też bardzo mocno się odbija. Powstaje bardzo dużo projektów, które są, widać takie, wiesz, albo opowiadają się bardzo po jednej jakiejś konkretnej stronie, albo są tak wyładnione i tak dopracowane, że aż przestajemy jakby temu wierzyć. A takie klasyczne foty dokumentalne, które jeszcze parę lat już, że tak powiem, mają, one właśnie to, co Mariusz mówi o tej chropowatości, to często mogą budzić jakieś takie skrajne emocje u ludzi, którzy są jednak do tej poprawności politycznej i do pewnego kodu wizualnego też przyzwyczajeni. I no i to ja to osobiście tak odbieram, ale Mariusz się z tym nie zgodzi. Nie zgadzam się, a nawet bardziej. Masz trochę racji. Tak, to jest, to prawda, że też poprawność polityczna zabija troszeczkę taką jakby swobodę wypowiedzi czy twórczą. Ograniczamy się, a polityka w fotografii jest, mam wrażenie, wszechobecna. W zasadzie mam wrażenie, że większość projektów czy materiałów, które powstają, są robione z założeniem jakimś, z tezą, aby pokazać to tak, a nie inaczej, zadowolić jakąś część ludzi, część odbiorców. Niewiele jest projektów, które bazują na otwartości, na takiej swobodzie twórczej. Faktycznie to jest w sumie niewiele. To prawda. A to w tym kontekście od razu kusi zapytać. To znów takie bardzo proste pytanie, ale ono rzeczywiście kusi. Czy były takie zdjęcia, których zdecydowałeś się z jakichś powodów nie opublikować, chociaż na przykład uznawałeś, że są po prostu świetne, tak? I pasowałyby na przykład bardzo, tak? Ale uznałeś na przykład, że nie wiem, czy z powodu bardzo konkretnej osoby, albo na przykład właśnie chociażby dlatego, że bałeś się, że może jednak coś w tym zdjęciu uderzyć za mocno na przykład. Tak? Znaczy, czy był ten poziom jakiejś takiej, nazwijmy to cenzury, tej autocenzury wewnętrznej, tak? Ale na tym poziomie wybierania rzeczywiście tutaj, czy jak już coś po prostu uznawałeś wchodzi, to w pewien sposób wchodziło koniec, kropka.
Znaczy to się odbywa na poziomie układania i edycji. To się wybiera i decyduje o tym, więc jeżeli rezygnowałem z obrazu, to dlatego, że mi nie pasował w ciągu, w historii, w kolejności. Ale jeżeli chodzi o fotografię, to chciałem, aby one działały jak najmocniej. Przyznam się, że jak pojechałem do drukarni na próbę druku i zobaczyłem, jak to wygląda, to troszeczkę się przestraszyłem też. Mówię, no nie, chyba jest za mocno. Ale być może to mi się wydaje za mocno, a ktoś to obejrzy, powie, że nie no, słabiutko, mięciutko, nieciekawie. Więc to jest też subiektywne bardzo wszystko. Ja chciałem, żeby to działało najmocniej, jak udało mi się ułożyć. Być może jakbym wrócił do edycji, do układu, bym coś dołożył jeszcze, no ale to jest proces edycji jest procesem, który ma początek, ale ma też swój koniec. I ten koniec nastąpił na miesiąc przed wysłaniem książki do drukarni. Nie było już powrotu. A propos tego, co mówisz, że wróciłeś z drukarni, znaczy, że patrzyłeś na to, że być może jest zbyt mocne, to jest akurat dla mnie też bardzo ciekawe, ponieważ śmiem twierdzić, że jak na projekt realizowany, zakładam, że do końca chyba na materiałach analogowych, tak, bo czy tutaj cyfra też wchodzi, czy nie, czy tak przy okazji tak, zupełnie? Tak, to jest robione, jeżeli chodzi o technologię, co jest w ogóle najciekawsze. Nie zaczynamy tak. Więc tak. Część ja pójdę po kawę. Dobra? Część fotografii jest robiona na negatywach czarno-białych, część na kolorowych i część, szczególnie ta, chyba w większości, część trzecia, czyli za czarno-białą, jest robiona na cyfrze. I na różnej. To jest od lustrzanki cyfrowej do telefonu. Więc po prostu ja też wychodzę z założenia, dla mnie jest nieważne, czy rejestruję coś na telefonie, czy aparatem. Jak jest obraz i on działa, to znaczy, że jest w porządku, technologia spełniła swoje zadanie po prostu. Więc jest tam wszystko. Jest przegląd przez techniki fotograficzne od roku 1988 do 2019, jeżeli chodzi o aparaty, przez wszystkie, jeżeli chodzi o materiały, od fotopanu HL, przez Orwo MP22, Orwo MP27, foto 65, foto 250, co było później, negatyw Fuji HG400. I w tym momencie, Adrian, teraz ja Państwu dopowiem, no właśnie, wyłączył Mariusza. Cóż, natomiast i tak bardzo mi się podoba to, że, znaczy inaczej mogę powiedzieć z pewnym teraz zawodem, że Mariuszu, i tak mogłeś jeszcze dodawać, jak każdy z nich wywoływałeś i to wszystko. O, i to tak, już by było. Posłuchaj. Natomiast tak całkiem serio, to powiem szczerze, że no właśnie tutaj wracając do tego, jest bardzo spójna ta publikacja. Znaczy powiem, że aż właśnie zaskakująco jak na tych 30 lat. Znaczy widać niby różnicę oczywiście tych materiałów, tak, bo widać tu różnicę, ale całość w jakiś sposób gra. Tak? To przynajmniej moje własne prywatne wrażenie i nie ma czegoś takiego, pomimo tego, że te zdjęcia są jednak bardzo różne też estetycznie, no właśnie i czarno-białe, i kolorowe na różnych materiałach robione, to jednak gdzieś tam ta historia jest bardzo spójna wizualnie, mimo wszystko, pomimo tych lat, pomimo tego wszystkiego. Natomiast tu bym chciał przejść w ten sposób do takiej kwestii stricte formalnej, bo jeszcze zaraz będę miał do Was pytania takie, powiedzmy, merytoryczne bardzo mocno, ale siedzimy teraz tutaj z tymi dwoma książkami, jak już mówiliśmy, czy też jedną, i już nawet patrząc po prostu na to, jak książka prezentuje się na Twoim biurku, widzimy, że jest ona wydana w sposób trochę specyficzny, tak? To znaczy, a na pewno bardzo z pietyzmem jest wydana, tak? Znaczy jest bardzo dopracowana ta forma wydania. I tu od razu powiem w ten sposób, trochę uruchamiając takie większe pytanie, bo popatrzcie, jak się tak chociażby weźmie pod uwagę to, w jaki sposób pracujecie, tak? To znaczy, że pracujecie zarówno na materiałach analogowych, cyfrowych, to, że zajmujecie się
czymś, do czego sami odnosicie do fotografii dokumentalnej, czyli tej takie powiedzmy najbardziej takiego klasycznego wyobrażenia, czym fotografia jest, czyli takie zapisanie gdzieś rzeczywistości. Oczywiście tu można byłoby rozmawiać bardzo dużo na ten temat, ale jak się tak popatrzy na te wasze różne działania, to tak, no to wystawy, tak, powiedzmy, w miarę klasyczne wystawy, tak. Potem jak się sięgnie, Mariuszu, do twojej biografii, no to znajdziemy informacje a propos tego. Wydaje mi się, że ja ten projekt pamiętam, aczkolwiek przyznam szczerze, że nie dam sobie głowy uciąć, ale że na City Lightach na przykład, tak, że były pokazywane prace, tak, czyli w przestrzeni publicznej, przystanka po prostu gdzieś, czyli no, no coś, co... No okej, okay, no zdjęcie wydrukowane, niby wszystko się zgadza, ale jest czymś zupełnie innym niż pokazanie pracy w galerii fotograficznej, tak? Adrianie, ty masz przecież sam tutaj chociażby w tym projekcie, który pokazujesz, miałem nie mówić tego słowa, przepraszam, w tym zbiorze, który pokazujesz w Katowicach, no mamy znowu zarówno klasyczne zdjęcia, ale jest też w przestrzeni galerii na przykład jedna z części jest pokazywana na telefonie komórkowym zbitym, jest wideoinstalacje, są wideoinstalacje, które są po prostu wyświetlane, które mają po części trochę charakter filmu, a po części wielu fotografii, o tak tutaj to powiedzmy w ten sposób zapisanych. Znaczy zmierzam do tego, że jest multum tych technik w jakiś sposób, tak? I trochę takie moje pytanie, które tutaj jest, ach, no i oczywiście albumy fotograficzne, tak? I tu pytanie podwójne, to znaczy z jednej strony a propos tej techniki właśnie, znaczy jak patrzycie po prostu na to, to znaczy jednak fotografia odsyła nas do takiego obrazu, tak myślimy o niej po prostu bezpośrednio, tak? A w waszych działaniach okazuje się, że to może być mnóstwo różnych typów działań gdzieś tutaj, tak? I to jest takie jedno zagajenie w pewien sposób o to, tak? Znaczy jak widzicie siebie w kontekście różnych form fotograficznych po prostu. A druga sprawa, dlaczego albumy? Bo te albumy, Mariuszu, u siebie jak się wchodzi w twoje bio na twojej stronie, to pierwsze co jest, to jest to, że to jest autor książek, tak? I to jest taka jedna z pierwszych informacji, która tu się gdzieś pojawia, tak? Znaczy, czy albumy są już ważniejsze od wystaw? I stawiam znak zapytania, strasznie długo zadawałem. To ja zacznę może, bo tutaj jestem najstarszy po starszeństwie, to ja pierwszy. Ja tak mam, jeżeli chodzi o fotografię, o oglądanie, o prezentowanie, że dla mnie jest nieważne, czy ją oglądam na komputerze, czy na wydruku, czy na wystawie, czy na odbitce bromowej. Jakkolwiek jak on działa, to jest dla mnie w porządku. Czyli a był okres w moim życiu też dość niedawno, gdzie wydawałem książki, które były dostępne na tablety, na iPady. I podobało mi się to bardzo, bo w tablecie mogłem mieć kilkadziesiąt, kilkaset albumów i sobie je przeglądać gdzieś w podróży czy w domu do poduszki, ale okazało się, że technologicznie to było tak rozwiązane, że po aktualizacji systemu do najnowszego okazało się, że ta książka, ten program przestał działać, no i wyleczyło mnie to troszeczkę z jakby publikowania, stworzenia tych książek na tablety, ale co nie znaczy, że potrzebuję do odbioru, do oglądania wysublimowanej przestrzeni jakiejś czy podania. Nie. Mi wystarczy, że zobaczę i przeczytam coś, co jest na telefonie, na ekranie, w jakikolwiek sposób, jak na mnie to zadziała, to jest w porządku, więc też się nie przywiązuje się do formy, do przedmiotu, a przywiązuje się do obrazu, do tego, jak on działa. I to jest powiązane też z tym, że troszeczkę nie lubię wystaw robić, bo to jest dużo, dużo pracy, dużo zachodu. Odbiorców jest niewielu stosunkowo, kilkuset i koniec. Wydaje mi się, że jest korzystniej przeznaczyć te środki, które są potrzebne do wyprodukowania wystawy, do stworzenia książki, bo te środki są porównywalne. A jak wiemy, stworzenie książki przynosi o wiele więcej satysfakcji i samo zadowolenia, zaspokojenia swoich potrzeb i ambicji niż wystawa.
Jest tak fajniej, gdy masz książkę, no możesz ją gdzieś wysłać, gdzieś pokazać, jest po prostu przyjemniej. Stwierdziłem, że książki to jest ciekawsze, bardziej wartościowe, dociera to do większego grona osób, a przede wszystkim też pozwala spojrzeć na to, co zrobiłem z dystansem, jak na coś zamkniętego, skończonego. I to jakby. To jest istotne dla mnie w tym wszystkim, że pozwala na takie zamknięcie, na podsumowanie, na skończenie, na zatrzymanie się i pomyślenie, że może bym zajął się czymś innym, innym tematem. Oczywiście w sytuacji, gdy stwierdzam, że coś zamknąłem, choć w moim przypadku okazało się po latach, że mój temat jest ten sam od początku, od 30 lat, od 35. To jest społeczeństwo, inżynieria społeczna. To jest pokazywanie, jak wpływamy na siebie, jak władza wpływa na nas, czy jak w ogóle się to kształtuje wszystko, jak się kształtują społeczeństwa. I okazało się po latach, że to jest tak naprawdę ten mój temat, którego fragment jest w mechanizmie. To jest fragment, to jest raptem 100 i ile? 100 fotografii, 120 i to wszystko. A fotografii jest o wiele więcej, ale wydaje mi się, że zamknięcie tego tematu i etapu w tej książce jest jakby skończone. Już nie potrzebuję mieć wystawy czy zamykać tego w inny sposób. To jest zamknięte. Dlatego dla mnie potrzebne są książki. Dla zaspokojenia swoich ambicji, ale też do zobaczenia, czy to, co robię, ma sens, czy to jest skończone, czy da się zamknąć to w mechanizmie, pokazać coś więcej niż pojedyncze zdjęcia. Super, a powiedz mi w takiej sytuacji, bo ja wrócę do tego, co mówiłeś o pracy Adrian, którego przez chwilę nie było. I ja bym jeszcze tutaj dopytał o jedną taką kwestię, bo powiedziałeś na początku, że nie przywiązujesz się do formy, tylko do zdjęć tutaj przede wszystkim, ale no właśnie jednak jest to bardzo dopracowane formalnie właśnie ten album, tak? Znaczy ja powtarzam, on jest przepięknie wydany, tak? Zresztą zebrał dużo nagród, wyróżnień, tak? I naprawdę nic dziwnego, bo on jest rewelacyjnym materiałem zarówno jeśli chodzi o zdjęcie, jak i edytorsko, tak? Znaczy mówię z pełną zazdrością osoby, która mógłbym chcieć, żeby to było moje. Tak, powiem tutaj w ten sposób i to znaczy i mówię to nie tylko i wyłącznie jako żeby osoba, ci która kupon rabatowy wysłać jak chcesz. Z przyjemnością, jak najbardziej tak. Tu przy okazji dygresji oczywiście zapraszamy Państwa do tego, żeby Państwo odwiedzali stronę Pixhouse'u, ponieważ rzeczywiście książkę można kupić i nie tylko wyłącznie te, bo tych książek wydajecie też więcej. Natomiast mnie chodziło też o to, że ja po prostu nie tylko, żebym mógł mieć ten album na półce, tak, tylko ja sobie tak patrzę, tam mogło być moje nazwisko na tym. Tak? Ja bym się mógł podpisać po prostu pod tym jako twórca. I to jest już tak, wiem, to tak brzmi trochę dziwnie, ale wydaje mi się, że te sytuacje są akurat takie najfajniejsze, kiedy pod czymś można byłoby gdzieś się podpisać. Ale wracam, bo przedłużam, przepraszam. Ta kwestia formalna. Skąd pomysły na to? Tak? To znaczy, skąd pomysły na tę warstwę edytorską? Tutaj czy ta warstwa edytorska jest ważna? To, że mamy z jednej strony chociażby no właśnie indeks, tak? A potem z drugiej strony fotografię, sam sposób przygotowania tej całości tutaj. Czy to jest kwestia no właśnie dobrania formy tak, żeby to grało, czy forma jest tutaj znacząca? Znaczy, ja myślę, że to jest pytanie, znaczy to jest wszystko przez grafika, przez Andrzeja Dobosza. On to wszystko tak robi i składa i wymyśla, żeby dało się te pomysły, te projekty, złe słowo, te historie zamknąć tak, ogarnąć i zaprojektować, aby to było interesujące, ciekawe, żeby dało się to oglądać. No i tak naprawdę to Andrzej. To nie do nas te zarzuty. Ja, jeżeli mogę, to odpowiem na to dość przewrotnie. To znaczy, jeżeli chodzi o te działania takie z książkami typowo i to, jak one wyglądają, to my wychodzimy z takiego założenia, przynajmniej ja mam takie myślenie, że
Jeżeli to jest dobrze wydane jest o wiele, wiele lepiej niż taki typowy album fotograficzny, niż jakiś reportaż nawet o jakimś fotografie, który jest wydrukowany powiedzmy na zwykłym takim papierze książkowym i kiepsko widać zdjęcia, czy po prostu jakiś album na papierze kredowym, gdzie takich albumów jest bardzo wiele. To w pewnym sensie, jeżeli wydajemy to w taki sposób, to po pierwsze to jest pewnego rodzaju szacunek do czyjejś pracy, do fotografii, a po drugie trochę jakby przewrotnie próbujemy stworzyć, kierując się oczywiście tym trendem fotobooków, bo on jest znany na świecie od wielu lat już. Staramy się trafić do odbiorców, nie tylko takich, którzy interesują się fotografią, ale takich też, którzy interesują się po prostu jakimiś ładnymi, pięknymi przedmiotami, książkami samymi w sobie, czy interesują się też sztuką. Próbujemy rozszerzać to grono odbiorców. I stąd w ogóle książki, które zostają, które są jakby przez wiele lat mogą komuś służyć i można do nich wracać. To nie jest wystawa, która tam jest przez chwilę, tylko to jest przedmiot, do którego można wrócić do tej historii. No i ta najważniejsza rzecz właśnie szacunku do czyjejś pracy, bo jakby Mariusz wie o tym więcej, ja wiem o tym trochę mniej, ale żeby stworzyć książkę fotograficzną, która jest ciekawa, gdzie tego materiału jest dużo, jest przemyślana i tak dalej, to jest bardzo ciężka i długotrwała praca. Nie da się zebrać kilku zdjęć czy i zrobić z tego książki. To znaczy, na pewno się da i takie książki też powstają, ale to jakby nie chodzi o to u nas. A odpowiadając na drugie pytanie, to, że stosujemy tak dużo form, jakby prób przekazania tej fotografii dokumentalnej, to też moim zdaniem po pierwsze jest to sposób na popularyzację w ogóle takiego rodzaju fotografii, bo kiedyś ona występowała w prasie, występowała bardzo mocno w druku po prostu. Oczywiście ta selekcja była duża, publikowali fotografowie tak zwani profesjonalni, ale no, miała ona taki, chociażby jeszcze parę lat temu, duży format wyborczy. On miał chociażby dwa, trzy fotoreportaże. Tego już teraz nie ma. I szukamy po prostu jako dokumentaliści form publikacji, form jakby prezentacji tych zdjęć. A jeżeli się ma trochę do tego dystans i trochę jakby takiej kreatywności w sobie, to okazuje się, że najważniejsze na końcu jest opowiadanie historii, po prostu. Czy to będą typowe zdjęcia klasyczne, dokumentalne w formie ośmiozdjęciowego zestawu wydrukowanego, nie wiem, w gazecie, czy to będzie zin fotograficzny, wystawa City Light, czy nawet film przełożony zdjęciami. To najważniejsze jest chyba to opowiadanie historii. I to przynajmniej ja to tak odbieram i ja to tak czuję, że właśnie nieważne jak, ale ważne o czym w ten sposób. Wydaje mi się, że to w ogóle świetna kropka tutaj tak naprawdę mogła być, tak? Znaczy, takie właśnie zdanie najważniejsze jest opowiadanie historii. I to chyba jest właśnie też fascynujące w fotografii tej dobrze zrobionej, w tym jak dla mnie osobiście jest to fascynujące, jak bardzo fotografia jest właśnie, powiedziałbym, historiogenna, to znaczy każdy może ją odczytać na trochę inny sposób, to jest troszkę inna historia, choć równocześnie jest to opowiadanie bardzo konkretnej historii. Tak? Znaczy to przemieszczanie się tutaj między tymi znaczeniami, odczytywaniem i szukaniem tych historii jest zawsze dla mnie bardzo wspaniałe. Ja tylko jedną rzecz jeszcze zapytam, znaczy zasadniczo dobrze, zapytam, mam jeszcze trzy pytania do Was tylko, już tak rzeczywiście gdzieś tutaj zmierzając do końca, ale pierwsze będzie bezpośrednio
odniesieniem do tego, o czym teraz tutaj rozmawialiśmy, ale to jest taka rzecz, o którą ja ostatnio zacząłem pytać twórców fotograficznych, a wy jako wydawcy dla mnie też, jako osoby, które publikują nie tylko i wyłącznie właśnie swoje rzeczy, tak, ale właśnie też innych i pracujecie bardzo mocno z książkami, z albumami fotograficznymi. Powiedzcie mi, czy widzicie różnicę między fotobookiem a albumem fotograficznym? Czy to jest to samo? Czy macie jakieś takie, wiecie, rozróżnienie? Bo albumy fotograficzne były wydawane zawsze, a teraz nagle się mówi fotobooki, tak? Czy dla was jest różnica w tym, czy nie? To znaczy, wiesz co, no, taki typowy album fotograficzny, czy coś takiego, co znajdziemy też w księgarni, czy przez wiele lat też jakby czy w Polsce, czy ogólnie jakby tak typowo do tego podchodząc, no to jakby tego jest sporo i to są zazwyczaj, jest to jakiś konkretny zbiór zdjęć z jakimś tekstem w bardzo podobnej formie zazwyczaj. Nawet przez chwilę była taka tendencja, że im większy, tym lepiej, nie? Ale jeżeli chodzi o książkę fotograficzną, to okazuje się, że samo medium książki, i jakby nie chcę się aż tak wgłębiać w to, bo są ludzie, którzy badają to, jak wyglądają okładki i tak dalej, wszystko to, cała nauka jest z tym związana, ale chodzi o to, że książka fotograficzna jako taki nośnik fotografii, ona daje dużo więcej możliwości. To znaczy, po pierwsze, możliwości edycyjnych, po drugie, możliwości takich typowo materiałowych, czyli dobór papierów, nie wiem, kalek, przekładek, owijek i wielu, wielu, wielu jeszcze innych rzeczy. Czy tak jak moja książka, która trochę była takim eksperymentem, książka nie, takim eksperymentem właśnie też pod względem książki fotograficznej, bo ona się otwiera się w trochę inny sposób, można sobie mieszać fotografie. No to takie książki się tym właśnie, książki fotograficzne, photobooks po angielsku, one się tym różnią od albumu, że tam trochę jest takich zagadek też dla widza. On może sobie różnie odczytywać tą książkę. Czasem, nie wiem, to będzie, wiesz, książka fotograficzna pod tytułem Pudełko po papierosach i wyciągasz z niej zdjęcia o paleniu na przykład. Albo, nie wiem, to będzie książka Martina Para z gierką na taką, wiesz, dla dzieci, z kulką, którą możesz sobie, wiesz, do celu celować, tak? Także to jest taka, trochę nazwijmy to, wolna amerykanka, jakby zależna od kreatywności zarówno fotografa, jak i edytora, grafika. Cały zespół osób nad taką publikacją pracuje. No i dlatego też te wydawnictwa, książki fotograficzne, przede wszystkim to jest self-publishing i to są wydawnictwa bardzo nisko nakładowe. One nigdy albo zazwyczaj nie są ukierunkowane komercyjnie, tylko są ukierunkowane na to, żeby zrobić coś ciekawego, coś innego. No i pod tym względem właśnie tym się różnią te książki, dlatego też wydaje mi się, że jeżeli mamy książkę fotograficzną, której nakład jest powiedzmy 300 egzemplarzy, a mamy nakład albumu fotograficznego, którego jest 5000 egzemplarzy, to jednak jak mamy taką książkę, to jest coś wyjątkowego. To jest jakiś taki zapis czyjejś pracy, bardzo, bardzo limitowany. I pod tym względem to też jest ciekawe. No, oczywiście takie książki są droższe, żeby je kupić i tak dalej. Może pod tym względem one nie trafiają do tak aż szerokiego grona odbiorców, ale no właśnie one mają za zadanie takie, po pierwsze z szacunku do książki i ich możliwości, a po drugie właśnie taka forma współpracy też fotografa, twórcy z różnymi osobami, które pracują przy tej książce. Super. To ja jeszcze tylko już takie jedno króciutkie pytanie. Powiedzcie mi, dlaczego nie lubicie słowa projekt? Projekt się,
Lubimy. Znaczy ja nie lubię, a ty? Ja też. Znaczy z projektem to jest tak po prostu, że to jest zakłada jakby taką sztywność, tak, takie ramy, wszystko jest wymyślone, ma ramy jakieś, jest, no nie można jakby się nie ma jakby, nie ma swobody w tym po prostu. W działaniu projektem nie ma swobody. Masz opis jakiś, masz założenia, tego powinieneś się trzymać, no i w zasadzie chyba, że traktujesz to jak środek, jak określenie do zdobycia środków na realizację. Czyli dla kogoś, kto to zrozumie, to słowo zrozumie, co stoi za tym słowem, ale gdy trzymasz się zbyt mocno tego określenia, to się sam zamykasz po prostu. I no niestety jest trochę przykładów na rynku, gdzie projekt jest jakby za bardzo wszedł w projekt po prostu i ograniczył twórcę. No i dlatego myślę, że nie lubimy go. Tak, Adrian, czy jeszcze? Znaczy, mi się wydaje, że właśnie Mariusz powiedział bardziej o tym sposobie myślenia, że wiesz, teraz wszystko się nazywa projektami. Ktoś, nie wiem, w tydzień wypisze sobie, wiesz, wszystko, co chce sfotografować, jedzie na przykład w jakieś miejsce i robi te zdjęcia, zrobi je perfekcyjnie, technicznie, ma ten dryk i wyczucie, że to będzie, wiesz, wycyzelowane od A do Z. Założył sobie tydzień, robi książkę, wystawę, zgarnia 7 nagród na konkursach i projekt uważa za zakończony, robi kolejny projekt. No i tak też można funkcjonować. No, to wszystko zależy od podejścia, ale to niesie za sobą takie konsekwencje, że może się okazać po czasie, że właśnie to był projekt. To jakby nie zostało to na dłużej, nie działa to po czasie, bo to była jakaś założona po prostu konwencja, która zadziałała raz, w odpowiedni sposób się skończyła. Chciałem jako ostatnie pytanie zadać wam, podpytać was o jakąś taką radę dla osób, które teraz fotografują, które teraz na przykład próbują sobie przy pomocy fotografii poradzić z tą rzeczywistością wokoło, ale wydaje mi się, że także chociażby w kontekście tego, co powiedziałeś przed chwilą, Adrianie, wydaje mi się, że chyba nie trzeba, bo chyba ludzie wyciągną pewne wnioski też tutaj właśnie z tych wypowiedzi. I wydaje mi się, że po prostu odeślę teraz naszych widzów do waszych realizacji, do waszych propozycji. Zaprosimy na stronę Domu Oświatowego, zaprosimy na Facebooka Domu Oświatowego i na wasze strony, gdzie można zapoznać się z tymi materiałami, o których bardzo staram się teraz nie używać tego słowa, projekt, ale z tymi materiałami, które gdzieś pokazywaliście, i odsyłamy też na YouTube'a, gdzie można chociażby zobaczyć i filmy o tej współpracy z Domem Oświatowym, czy o mechanizmie, czy o interferencjach. No i mam nadzieję, że następne spotkanie, które gdzieś kiedyś się odbędzie, że jednak będzie już takim bardziej analogowym, bez milionów kilometrów kabli po drodze i bez problemu z dźwiękiem, to znaczy może będziemy się słyszeli gdzieś na żywo. Ja wam bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja tylko dodam na koniec, że warto oglądać dużo fotografii, interpretować ją po swojemu, nie tak jak powinno się ją interpretować, jak ktoś nam każe czy sugeruje, i po prostu robić dużo zdjęć, a później się okazuje, że po prostu są rezultaty. Warto o tym czytać, warto oglądać, warto wyciągać swoje wnioski po prostu i opowiadać historię.